Dzisiaj jesteśmy w Krzyżanowicach. Krzyżanowice, które są stolicą naszego sportu futbolowego. W związku z tym możemy się spotkać w gronie naszych najbliższych, czyli naszych rodzin, które wspólnie mogą kibicować, jak również i spędzić miło czas na wspaniałym pikniku, który w dniu dzisiejszym również będzie częścią tej wspaniałej zabawy. Witam Państwa, jestem gospodarzem miejscowości Krzyżanowice i razem z Radą Sołecką zorganizowaliśmy festyn rodzinny wraz z Ośrodkiem Domu Kultury. Jesteśmy dumni, że takie jest duże zainteresowanie naszym festynem. Dużo gości mamy z okolic, nie tylko naszej miejscowości, ale nawet również z Wrocławia. Przede wszystkim zagościli u nas mieszkańcy Wrocław Polanowice. W tym roku Puchar Wójta odbył się w Krzyżanowicach. Pierwszy raz mieliśmy edycję turnieju Puchar Wójta Junior. Na boisku Orlik odbywał się turniej dla dzieci i młodzieży. W naszym turnieju o Puchar Wójta gminy Wiśnia Mała uczestniczyło 8 drużyn z naszej gminy. Była zacięta rywalizacja, ale co najważniejsze, przede wszystkim była gra fair play. Atmosfera jest dosyć ciężka, ciężkie powietrze, ciężkie boisko. Także bardzo ciężkie warunki do rozgrywania zawodów, ale jak wiadomo warunki są jednakowe dla wszystkich, więc każdy dał z siebie ile mógł. Wszystkie drużyny bardzo ambitne, starają się jak najlepiej zaprezentować, no dlatego fajnie grane mecze i fajna miła atmosfera. Udało nam się zdobyć jedną bramkę, co dało nam zwycięstwo, no i w konsekwencji trzecie miejsce w całym turnieju. Nie udało się niestety obronić tytułu sprzed roku, ale no cóż. Tak to bywa. Każdy chce wygrać, każdy się stara, a wygrać może tylko jeden. Nasz turniej wygrał zespół z Szewc, Błyskawice Szewce, co wiąże się z tym, że w przyszłym roku będziemy gościli turniej piłkarski Puchar Wójta w Szewcach. Ponieważ jest to nagroda dla drużyny, która zwycięży, nagrodą jest organizacja turnieju w przyszłym roku. Super, nie spodziewaliśmy się tak naprawdę, bo liczyliśmy na pierwszą wygraną i to dla nas było najważniejsze, żeby wygrać chociaż jeden mecz. Udało się później wygrać drugi, no i w finale też pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Tam chciałem przestać już grać, w przeszłym turnieju kolega ściągnął, trener. Tak zacząłem. No jest fajny, trzeba dużo trenować, dużo kontaktów z piłką trzeba mieć, nawet jak się nie ma treningu. Trzeba pójść sobie na boisko pokopać, żeby cały czas być w ruchu i przy piłce. Trener wyszkolił nas tak jak trzeba po prostu do tego turnieju, przygotował nas tak jak trzeba i daliśmy z siebie wszystko. Taktyką przede wszystkim było wysoki pressing. Chłopaki starali się jak najszybciej odbierać piłkę i jakieś szybkie kontratraki tworzyć. To im się udało. Wygraliśmy pierwszy mecz 2-0, 1-0 drugi. W finale drużyna przeciwna nie miała nic do powiedzenia, także brawa dla moich chłopaków. Mamy młodą i ambitną drużynę, którą stać na awans do A-klasy. I myślę, że dzisiaj swoją grą to pokazali. Jestem bardzo dumna ze swoich chłopaków i myślę, że to jest początek jakiejś większej kariery naszej drużyny. Piłka nożna jest dość specyficzną dyscypliną sportu, gdyż ona wymaga od wszystkich bardzo dużego zaangażowania. Tu mamy okazję oglądać świetną grę zespołową naszych zespołów i naprawdę możemy być dumni z ich poziomu i wspaniałego i sportowej zabawy.